Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Nordgardu. W poprzednim odcinku niestety Egil umarł, poległ w walce. No i nas trochę tutaj porobili. Musimy odbudować jednostki. Oni widzę, że się uzbrajają w cywili i naprawili te wieże. Kurde, ciężko będzie przejąć tą osadę tutaj. Na pewno potrzebujemy dużo jednostek. No i na pewno potrzebujemy Egila. Dobra, za 200 monet i 5 żelaza możemy go. Kupiliśmy. Okej. Okay. Jeszcze ulepszamy tarczowników. Nasi tarczownicy będą teraz o 20% lepsi. Odporniejsi będą o 20%. Także to jest dobra sprawa. Okej. Okay. Tylko no ja nie wiem, kurde, nadal nie wiem, jak te obszary przejmować. Tego nie mogę przejąć, bo tu są moczary jakieś. Cholera go wie. Dobra, gościu, idź na morze. Tarczownika. Robimy sobie taką armię starczowników i taporników, bez wojowników może. Może to będzie dobry pomysł. A jeszcze jednego widzę tutaj, możemy tarczownika zrobić. Ojojojoj. Dobra. Ale ja tego terenu nie będę mógł przejąć, zobaczycie. Tu robię tego frajera. No właśnie, się nie nadaje do użytkowania. Szlak go wie, jak te tereny przejmować. Ale dobra. Może coś się stanie, jak przejmiemy ten obóz. Może wtedy będziemy mogli coś zrobić. Dobra, już wojaków nie możemy zrobić, także idź tutaj, gościu. Dobra. Te punkty zdobywają, no i dobrze. Jak tam kowalu? Poczekamy jeszcze, niech ten kowal skończy. 85%. Jak kowal skończy, to zaatakujemy wtedy naszą ogromną armią. Dobra, podejdziemy sobie już tutaj. Siup. No i tutaj też, kurde, kolejna wieża. Tu druga wieża. No nie będzie łatwo. Ale dobra. Dobra. Byleby tarczownicy byli z tyłu. Reszta przodem. Okej. Okay. Jak tam, panie kowalu? 99. Dobra, super. Ja tarczownika jeszcze dostałem. Nice. Serio? Ja dostałem za to tarczownika. A tak. No to fajnie. Dobra. Wszystkie jednostki na pewno są tutaj. Wszystkie są. Dobra, niech sobie jeszcze ten dojdzie. I będziemy atakować. No, myślę, że teraz damy radę, bo jednak już mamy sporą tą armię. 6 tarczowników, 3 toporgików. O Jezu. Dobra. Pierdzielić tego skurwibonka. Okej. Siup. Dobra. Bierzemy. Atakować! Do boju! Oj. Uciekaj. Zabiją go. Nie, no come on. Znowu umarła paruwa, no nie wierzę. To za cienias. Ale tarczownicy jacy teraz sobie trzymali, co?
kurde, mnie. Egila nam znowu zabili. No, masakra jakaś. Ale dobra. Dam radę. Tarczownicy są naprawdę OP. Jak się ich ulepszy, to... wow. Dobra, przejmujemy to. Co, ja Egila teraz nie będę w stanie? Bo nie mam srebra 5. Dobra, przejdziemy to bez Egila. Może się uda. To nieźle, co? To nieźle. Główny bohater nam poległ. Dobra. Aha, i tu została polana. I ja nie przejmę tego obszaru. No dobra. Dobra, to idziemy dalej zatem. Idziemy dalej. Te walkirie, matko bosko. Z nimi to dopiero będzie problem. Co? Wilki serio nas tam atakują? Idź tam jedny wojakiem. No idź, idź, idź gościu tędy. A wy atakujcie te walkirie. Wow, ale one biją. O kurde, o kurde, o kurde. Czekać. Come on, guys. O kurde, popadali. No. Tak średnio bym powiedział. Dobra, go, 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 szybko. Znowu ktoś padnie. Nie, okej. Okay. Iść przodem. I te wilki mnie teren przejęły, no come on, serio. Głupie wilki. Ja mogę dostać jakiś ten tytuł większy? Chyba nie mogę. Niż jarlem być. Jarl to chyba największy tytuł. Jak jesteśmy w stanie osiągnąć. Dobra, odbijamy ten teren. Te wilki tutaj trzeba porobić, siup. Czekaj. O nie. Dobra, wyróbcie tego wilka. Okej. I dobra, teraz niech się leczą wszyscy. I mają full HP. Okej. Możemy jakąś jednostkę? Tak, możemy. To go tarczownika. Dobra. Już więcej nie możemy. Więcej nie możemy. Egila też nie wykupiamy, żelaza nie ma. Kurde. Czy to niedobrze? Jak tam goście? Dobra, jeszcze jednego podleczą i będzie gites. Dobra, ślub. To to. To oni mnie tu próbują. Z czym do ludzi, goście? Wyłupiać mnie stąd, kałgany. Idź już lecz. Kurde, no i znowu się będę musiał podleczyć, bo... i skurwibonki mnie tu atakują, no. Serio, tam od góry jeszcze coś. Ale dobra, oni dadzą sobie radę, to wilki tylko. Ilem, boys. Okej. Okay. Dobra, idziemy. Siup. Siup. A tamten co tam robi, no? Go, gościu. Dobra, i tak. Tu mamy dwóch wojów i jedną wieżę. Trzech wojów. Kurde. Też nie będzie tak prosto. Dobra.
Dobra, wbijamy. Okej. Na chillku. Topornicy są tak mocni. Którego to wieża bija? Tego chyba. Tak. No faj, gościu. Okej. No i co? Teraz tego głównego bohatera robimy i do domu. Dawać. Nie wejdę tu. Czemu ja mogę tu wejść? Aha, dobra, muszę ten teren pewnie przejąć. Okej, spoko. Idę do tyłu, idę do przodu. Zapiszcie się jakoś sensownie. Dawać, szybko go. Nice, udało się, mamy to. Kurde. No ciężko było, trzeba przyznać. O, Egidi żyje. Egil przeżył nawet. Zabij tych ludzi. O! Zabiła go! Leaf zabiła tego hangera. O Jezu. O! No to nieźle, co? Dobra. My zabijamy tam Leaf. Nie zabili ją. Ta kobitka to... Ta Leaf chyba będzie z nami współpracować. Na to wychodzi. Leaf had taken us all by surprise. Despite our eventful history. I decided to give her a chance to redeem herself. She told us that Hagen was but a pawn, a mercenary hired by a man known as Vedrung. He was the leader of the Boar clan, which was native to Northgard. The mystery behind my tragedy grew, but one thing became clear. This Vedrung was the mind commanding the hand. My father's true murderer. Czyli tego Chwedrunda teraz będziemy musieli zabić. Agent porobiony, teraz Chwedrum został. Aha, zniszcz obydwa dodatkowe posterunki kruków. Zabij Hagenem przed nadejściem drugiego roku. O Jezu. Aha, i ukończyć misję i nie dopuścić do tego, żeby Egil został pokonany, a nam Egila dwa razy pokonali. No, ale no, jedną gwiazdkę żeśmy zdobili, także nie było najgorzej. Całkiem dobrze nam poszła ta misja. Dobra, zaczniemy sobie szósty akt. Aha, i Leaf teraz będziemy grać. Serio? O, nieźle, co? Pierw na nią byliśmy. W sensie walczyliśmy z nią, a teraz się okazuje, że nią będziemy grać. No spoko. No spoko, zobaczymy, co ta Leaf tutaj ma. Thanks to Leaf, po zaoferowaniu. Learned that a small faction had split from the Boar clan and that Vedrung was trying to crush this uprising. If anyone could reveal Vedrung's plans and weaknesses, it was the rebel's leader. I had to meet him. But first, we had to save our potential new ally, besieged by the loyalists. Leave would put her mercenary raids to good use. In a stroke of irony, our former enemy would save our future friend. No dobra. Zaczynamy. Kurde fasola.
Ale spoko, te postacie są wszystkie inne i to ma wpływ na naszą grę. To jest fajnie, naprawdę spoko zrobione. Okej. Dobra, ona chce udowodnić, że ten, że chce, że nam pomoże. I jakiś Sfarn, to jest nowy ten bohater. Aha, dobra, czyli pomarańczowy jest naszym sojusznikiem, a ten niebieski tak przeciwnikiem. Ranio. A się zawinie. To kutabaniasz. Ale dobra. Tak będziemy musieli pewnie przejąć tą wiochę. Dobra, jak najprędzej musimy naszemu sojusznikowi pomóc. Okej. Dobrze. Dobra, to zaczynamy. Dobra, na początku standardowo jakiś domek trzeba postawić. Ciup. Do tego chatę zwiadowcy. Ciup. No i chatę drwala. Dobrze by było. Pierdylnąć. Ciup. 4x5, no i potem jeszcze port pierdylniemy i będzie spoko, nie? Będzie dobrze. Dobra. Dawać mi zwierowcę i idź odkrywaj gościu. Dobra. Tu jeszcze drwala bym jednego najął. A nie. Dawaj mi na drwala. A reszta nie zostanie cywilami póki co. No dobra. Duża mapa. Zanim my tu dojdziemy, to ho ho ho, minie trochę czasu. Ale dobrze, zobaczymy. Będzie działo. Dobra, tu mamy jakieś wilki. Ale taki teren bez niczego, także. Bez szału ten teren. Zobaczymy jeszcze tu, jaki teren będziemy mieli. Jednego cywila jeszcze dam na zwiadowcę, może co? O, tu jest lepszy teren. Mamy sarny. Tam jelenie. Co to jest? Ten teren jak najbardziej sobie przejmiemy. Aha, i on może kolonizować za złoto. Wow, to talif jest spoko. Bardzo spoko opcja. Możemy kolonizować tereny albo za złoto, albo za żywność. To jest dobre, to jest mocne. Atut postaci jak nic. Jestem królem taktyki. Dobra. Przystań. Aha, i tu możemy rekrutować tych najemników. To będzie zamiast tego portu. Dobrze. Dobra.
To w sumie ile tu mamy miejsca? 3 miejsca na budynki. Dobra, to tu pierdolniemy tą przystań. Rób. Dodatki. Dobra, gościu, rób to. Co tu mamy? Jaskinia wilków, spoko. O, tu mamy żyzne gleby. I tu mamy jeszcze kamień. Dobra, to ten teren jeszcze bym chciał przejąć. Kamień się przyda jak najbardziej. Drewna bym więcej potrzebował. Kościu, idź na drwala, siup. I chorób te wilki. Da sobie radę, talif? Oj, chyba sobie nie da rady. Tak, nie da rady. No, szkoda. To musimy zrobić. Uzdrowiciela. 60 drewna, kurde. Dobra, to już nie możemy. Ale idźcie tutaj, siup. Dobra, co się dzieje? Jak to waszą ostatnią? Aha, żywność. Dobra. Dobra. Szlak handlowy będziemy chyba musieli zrobić, żeby... Jakim tą żywność mam przekazać? Dobra, ci na razie niech lecą po punkty. Dobra, go. Szlakiem handlowym chyba, nie? Czy handlarza musimy zrobić? Targowisko w sensie? Dobra, na razie to tak, zrobimy... uzdrowiciela, ławcy może na początku. Halo gościu, idź tutaj, buduj. Chatę łowcy. A potem chata uzdrowiciela by się przydała. 60 drewna. No dobra. Teraz sobie pierdolniemy. O, tu ryby możemy. Tu skarb mamy, tu też mamy skarb. Całkiem spoko mapa. Sporo jest zasobów wszędzie, materiałów przeróżnych. Także fajnie, będziemy sobie to zdobywać po kolei. Ale co, myślę, że to na tyle w tym odcineczku. Także dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Zachęcam do komentowania, łapkowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo, elo, trzymajcie się. Yo.